Jakiś czas temu rozmawialiśmy i mówił pan, że jest pan w tej partii takiej, no w sumie częściowo prawicowej, ale serce bije pana z lewej strony. I tu pytanie nasuwające się odnośnie niedawnych spotkań z posłem, europosłem Zemkę. Czy jakieś rozmowy między wami trwają? Czy to jakoś poparcia pan szuka? Czy ewentualnie pana zaproszono jako gościa na takie spotkanie? Tak, mnie tam zaproszono jako gościa, ale z drugiej strony to jest tak, że no przecież skoro zgłosiłem swój akces do fotela prezydenta miasta, no to muszę prowadzić jakieś rozmowy i być w różnych środowiskach, żeby ten komitet, który chcę stworzyć, był jak najszerszy. I on się właśnie tak mnie tak rysuje. Ale były jakieś rozmowy z tym SLD prowadzone? Czy państwo jakoś... Nie mówię tu o jakimś... W sensie nie mówię tutaj o jakichś konkretnych decyzjach, tylko czy na przykład zaproszono pana na rozmowę, że może SLD zrezygnuje z kandydata w Grudziądzu, a poprze pana? Ale tak to właśnie ma być. Te rozmowy trwają już od dawna. Tak właśnie to ma być. SLD nie będzie wystawiało swojego kandydata na prezydenta miasta, z tego co wiem, a ja zabiegam o to, żeby poparło właśnie moją osobę. No przecież to jest szeroki front tutaj w Grudziądzu. Gdybym tego nie wykorzystał, to tak naprawdę już Grudziądzanie mogliby mnie skreślić i powiedzieć, no chłopie, jak ty nie bierzesz takich ludzi tutaj do swojego komitetu, takiego szerokiego frontu, no to jak ty chcesz to wygrać, te wybory? No tak to jest, że trzeba szukać z każdej strony i nawet te najmniejsze. I wiemy, rozmawiamy nawet tutaj i z panem Kaliszem i z różnymi z Polską Partią Pracy, z emerytami, rencistami, z... No jest wiele tutaj u nas na podwórku takich organizacji, które nie wystawią. Dokładnie, które nie będą wystawiały swoich kandydatów, zapraszamy ich do komitetu wyborczego, a z drugiej strony chcemy, żeby ten komitet był jak najszerszy.